Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Podstawy projektowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Człowiek od zarania dziejów miał wpływ na kształtowanie otaczającego go krajobrazu. Każda cywilizacja zostawiała po sobie właściwe jej krajobrazy, uwarunkowane czynnikami geograficznymi, środowiskiem i kulturą. To działalność człowieka ukształtowała teraźniejsze formy krajobrazu. W tym ujęciu różnice pomiędzy krajobrazami wynikają ze stopnia ingerencji człowieka w przyrodę naturalną. Możemy wyróżnić więc trzy główne typy krajobrazu – pierwotny, naturalny oraz kulturowy. Krajobraz pierwotny jest wynikiem działalności wyłącznie czynników przyrodniczych, bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony człowieka. Jest to krajobraz naturalnie trwały i harmonijny, z zachowaną pełną równowagą biologiczną. Na terenie Polski tylko nieliczne obszary, np. rezerwaty i parki narodowe, mają charakter pierwotny. Ten typ krajobrazu posiada bardzo duże walory naukowe i dydaktyczne. Krajobraz naturalny związany jest z działalnością człowieka, jednak wprowadzane zmiany są nieznaczne i niewielkie. Najbardziej charakterystyczne formy wiążą się z pierwotnymi ludzkimi cywilizacjami, zajmującymi się łowiectwem, pasterstwem, zbieractwem i prymitywnym rolnictwem. Krajobraz naturalny zachował się w Polsce, zwłaszcza w górach i na terenach północnych. Krajobraz ten ma duże znaczenie dydaktyczne i rekreacyjne. W jego enklawach tworzone są na przykład parki krajobrazowe. Krajobraz kulturowy występuje wtedy, gdy zmiany wprowadzone przez człowieka posunięte są na tyle, że istnienie tego krajobrazu wymaga stałych zabiegów. Co ważne, inny krajobraz powstaje w wyniku ludzkich działań rolniczych, a inny w wyniku zaistniałych zmian cywilizacji przemysłowej. Można wyróżnić dwa typy krajobrazu kulturowego. Krajobraz kulturowy harmonijny, który powstaje, jeśli sposób użytkowania terenu jest dostosowany do charakteru środowiska geograficznego i przyrodniczego, oraz krajobraz kulturowy zdegenerowany, dysharmonijny, który powstaje w wyniku świadomej bądź nieprzemyślanej działalności człowieka, powodującej naruszenie równowagi biologicznej otaczającego go środowiska przyrodniczego i geograficznego. Podczas projektowania roślinne obiekty architektury krajobrazu należy wziąć pod uwagę typy i formy krajobrazu. Pod kątem danego typu krajobrazu projektant opracowuje odpowiedni skład gatunkowy zleconego terenu zieleni. W ten sposób kreowany ogród czy park miejski zostaje harmonijnie wkomponowany w otaczający go krajobraz i jest pozbawiony efektu sztuczności. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.